Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem coś, na co wszyscy czekaliście, czyli przebudowa tej amerykańskiej karetki na kampera. Od momentu, gdy widzieliście ten samochód ostatnim razem u mnie na filmie, dużo się już tutaj pozmieniało, ponieważ pracowałem sobie nad tym projektem tak troszeczkę z doskoku, ale teraz biorę się za to full time. Ale zanim pokażę Wam, co zrobiłem do tej pory przy tym samochodzie, to muszę iść do domu, rozpakować nowe zabawki, które przyszły mi wczoraj. Są one związane właśnie z tym projektem i nie miałem jeszcze w ogóle czasu się tym zająć. W ostatnim filmie o ambulansie mówiłem Wam, że będę go chciał przekształcić na pojazd 4x4. Pomimo tego, że większość tego projektu będę budował tutaj u siebie na parkingu, to tak jak już Wam mówiłem w poprzednim filmie, do przeróbki 4x4 będę potrzebował jakiegoś garażu albo warsztatu. Ten pomysł bardzo spodobał się firmie Blue Yeti i właśnie po kilku tygodniach rozmów postanowili zasponsorować mój projekt, z czego bardzo się cieszę i dlatego właśnie wysłali mi pełno nowych zabawek, które w niedalekiej przyszłości po prostu wylądują w tym warsztacie. Ale na początku przetestujemy to w tych takich pierwszych etapach budowy tego campervana. Ale zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek robić, to muszę to wszystko rozpakować, a tych pudełek jest naprawdę dużo. Pierwsza sprawa, moi drodzy, zobaczcie, ile tutaj jest tych pudeł. Każda z tych rzeczy, która została mi właśnie wysłana, jest zapakowana w podwójne pudełko dla bezpieczeństwa, po to, żeby towar do Was dotarł po prostu w jednym kawałku. No bo wiecie, jak kurierzy traktują te paczki, no i przez jaki proces po prostu taka paczka musi przejść. Zanim by to tutaj dojechało w jednym kartonie, no to już by było po prostu porozwalane, a tak o, wszystko jest w jednym kawałku. Kolejna bardzo fajna rzecz, o której po prostu nie wiedziałem do momentu, dopóki nie dostałem tego pudełka i potem maila ze strony Blue Yeti, to jest to, że wysłali mi taki oto wózeczek, na którym mogę sobie po prostu poustawiać te baterie, bo oprócz tej głównej jednostki, którą się właśnie rozbudowuje ten zestaw, będzie jeszcze jedna, tylko po prostu mi już nie dotarła na czas w tym momencie i możecie sobie to wszystko tutaj ustawić na tym wózeczku, popodpinać i macie taką mobilną stację, którą możecie sobie po prostu zabrać ze sobą gdzie chcecie i też to się na pewno przyda w trakcie budowy tego kampera tutaj na parkingu. No nie będę musiał tego po prostu nosić. Pomimo tego, że te baterie są zrobione właśnie na tych bateriach LiFePO 4, więc nie są wcale ciężkie, ale to ułatwi moje życie niesamowicie, także super. Tym razem jest to jednostka AC300 i B300. Każda z tych jednostek posiada 3000 Wh i tą główną właśnie stację, ten generator solarny, możecie rozbudować o 4 takie dodatkowe baterie, więc macie wtedy dodatkowo 12000 Wh. Możecie tym spokojnie zasilić cały dom w czasie, kiedy na przykład nie ma prądu, albo po prostu jeżeli mieszkacie gdzieś, gdzie prąd nie jest dostarczany, czyli gdzieś wysoko w górach macie jakąś chatkę czy coś, to to się sprawdza idealnie, ponieważ macie również do tego panele solarne, które się rozkładają, możecie je w każdym momencie zwinąć, ale no to jest po prostu bestia, jeżeli chodzi o takie generatory solarne. Baterie, które Wam pokazywałem ostatnio, będą zamontowane tak jakby na stałe w ambulansie. Będę w stanie je wymontować w każdym momencie, jeżeli będzie taka potrzeba, ale to będzie taki zestaw, który będzie po prostu sobie tam mieszkał. To, co oni wysłali mi tym razem, jest to po prostu zestaw baterii, który ułatwi mi niesamowicie pracę nad tym campervanem tutaj na parkingu, czy w przyszłym właśnie warsztacie. Ze wszystkimi przewodami, które oni Wam wysyłają z tym generatorem, możecie to naładować tak naprawdę na 7 różnych sposobów. Nieważne, czy to są panele solarne, czy to jest inny generator, czy ładujecie to z gniazdka w domu, czy ładujecie to na przykład z gniazdka w samochodzie. Macie taką możliwość i macie możliwość również łączyć te sposoby ładowania. Możecie podłączyć panele solarne, możecie podłączyć sobie później na przykład pod samochód i w tym samym momencie może ładować się z dwóch różnych źródeł. W tej jednostce również macie te bezprzewodowe takie ładowarki na górze tutaj właśnie tej baterii,
baterii, 15-watowe dwa punkty, gdzie możecie sobie właśnie położyć swój telefon, żeby go naładować. Macie 6 gniazdek do 20 amperów, macie duże 30-amperowe gniazdko, macie gniazdka na USB 18-watowe, macie tutaj kolejne gniazdka, macie USB-C, podłączenie na 24 V albo na 12. Jest niesamowicie dużo możliwości. Moim zdaniem to jest sprzęt, który sprawdziłby się w każdej sytuacji, nieważne czy to jest w warsztacie, w kamperze, czy gdzieś w jakimś domku górskim, gdzie nie macie dostaw prądu. Zanim w ogóle zaczniemy robić cokolwiek przy tym ambulansie, no to muszę to po prostu naładować. Pierwsza rzecz, która może Wam się wydawać trochę błaha i głupia, ale wyprałem w końcu te siedzenia. One były tak niesamowicie brudne, zajęło mi to przynajmniej półtorej godziny na każde siedzenie. Tamto siedzenie właśnie kierowcy było czarne. Prałem je 3 razy i jeszcze za trzecim razem ta woda dalej była po prostu brudna. Tutaj oni po prostu nie sprzątali w trakcie służby, potem ten samochód stał przez długi czas, wiecie, na parkingu, tu się kurzyło, więc to wszystko było niesamowicie brudne, dlatego cieszę się, że udało się te siedzenia doprać. Kolejna rzecz, ostatnim razem, gdy widzieliście ten samochód, to z tyłu tutaj była właśnie taka ogromna naklejka, coś takiego, co widzicie tutaj na dole. Zostawiłem ten pas, nie jestem jeszcze w 100% pewien, czy on będzie tutaj na stałe, czy go po prostu później usunę, ale zdzieranie tej naklejki, moi drodzy, było niesamowicie uciążliwe, zwłaszcza w tych takich miejscach, gdzieś tutaj przy zawiasach, bo to było wszędzie wepchnięte tam do środka. Tutaj jeszcze pod tym światłem jest ta naklejka odblaskowa, to dopiero usunę w momencie, gdy usunę cały ten profil aluminiowy. Kolejna rzecz, która zmieniła się od ostatniego filmu, to jest to, że usunąłem te pasy odblaskowe tutaj właśnie z kabiny kierowcy. I jeżeli spojrzycie tutaj na błotnik, on jest mocno wyblaknięty i możecie zobaczyć ślady po tych pasach. I to samo jest właśnie na drzwiach, tylko teraz tak jak pada to słońce, to za bardzo tego nie widać. I miejsce, w którym znajdowało się to takie okrągłe logo, oni zrobili po prostu to w najgorszy sposób, podrapali ten samochód, więc będę próbował tego się pozbyć. No i przede wszystkim odświeżyć trochę ten lakier tutaj, ponieważ on jest mocno, mocno wyblaknięty, no ale jest to tylko ta przezroczysta warstwa na wierzchu, więc myślę, że po polerce powinno to wyglądać dużo lepiej. To, na czym mi najbardziej zależy w tym momencie, to usunięcie tego napisu Los Angeles Fire Department. Te rysy, za bardzo się tym nie przejmuję, są to powierzchowne, wiecie, rysy w przezroczystym lakierze, więc to można bardzo łatwo spolerować, ale bardzo zależy mi na tym, aby pozbyć się tego napisu. A tak w tym momencie prezentuje się przód tego samochodu. Tak jak widzicie, zmieniłem ten obrzydliwy strażacki grill na taki czarny. Założyłem ten metalowy pas pod spodem, który również samemu musiałem pomalować. Będę zmieniał zderzak z przodu na taki czarny, aluminiowy z oświetleniem. Maska jest pomalowana, ale maska jest jeszcze do poprawy, ponieważ malowałem ją w bardzo, bardzo słabym oświetleniu u siebie w mieszkaniu. I teraz możecie też zobaczyć różnicę pomiędzy tymi kolorami, ponieważ ten panel jest bardzo mocno wyblaknięty. W momencie, kiedy go spoleruję, powinna ta różnica troszeczkę zniknąć, ale na to na razie nie patrzymy, bo to jest do poprawy. Ale dach, który samemu malowałem, wyszedł rewelacyjnie. Jestem z tego niesamowicie zadowolony. Kolor, tak jak już Wam powiedziałem, odrobinę się różni, ale no praktycznie tego nie widać, więc myślę, że w momencie, gdy skończę polerować cały ten samochód, to wszystko powinno wyglądać dużo lepiej. Zrobiłem również sporo rzeczy tutaj w środku, ale to pokażę Wam w następnym filmie, moi drodzy, bo następny film to będzie właśnie rozbiórka reszty tego wyposażenia w środku i początek budowy wnętrza. Dzisiaj zajmujemy się taką troszeczkę estetyką, żeby ten samochód, no, po pierwsze, trochę lepiej się prezentował na filmach i żeby mi się po prostu nad nim lepiej pracowało. No, zobaczcie, kto się pojawił. Do you need help? Of course. All right, I'm gonna go change. Okay. I'm ready. Are those your working clothes? Yeah. No? Perfect, yeah. What can I help with?
Start cleaning, Consuela. O, niech się pomocnica uczy. Patrzcie, jak zasuwa. You look so professional right now. I am a professional. Thank you very much. So you got this, right? You're gonna do the whole thing? Yeah. I'll go, I don't know, chill at the river or something. Give me some chocolate. Nie wiem, czy widzicie, ale zbliża się tutaj chmura. Mam nadzieję, że nie dojdzie do centrum miasta i nie zacznie padać, bo wtedy będę musiał po prostu tutaj wszystko składać i nie zdążę tego wypolerować. Ale pierwsza sprawa, Jovana się zawinęła, pojechała, bo tam miała coś do załatwienia. Ona mi pomoże w budowie wnętrza, no bo tutaj wiecie, przy polerce to tak naprawdę za dużo nie mogła pomóc, ze względu na to, że mam jednego tego buffera elektrycznego i tyle, co mogła pomóc, to pomogła. Ale spróbowała sobie i powiem wam, że ten element, który ona zrobiła, to nawet dobrze to wyszło. A więc tak, zrobiłem całą tutaj właśnie kabinę kierowcy, ten narożnik i tutaj ten panel taki przedni, tyle ile mogłem po prostu sięgnąć do góry, to już jest wszystko spolerowane i muszę wam powiedzieć, że no różnica jest diametralna. Spójrzcie na to, co wam pokazywałem na początku. Tutaj ten element był taki mleczny i różnica pomiędzy tym lakierem a tym była bardzo, bardzo widoczna. A teraz pomimo tego, że to jest jeszcze nawet nie psiknięte przezroczystym lakierem i w ogóle nie umyte, to i tak już ta różnica jest dużo, dużo mniejsza. Wygląda to naprawdę o wiele lepiej. Te pasy, które były tutaj właśnie odblaskowe i ślady po tych pasach praktycznie zniknęły. Są tam jeszcze delikatnie widoczne pod różnymi kątami, jak się patrzy, ale to nie musi być idealne. Jeżeli człowiek czegoś nie robi samemu, to naprawdę nie wie, ile trzeba w coś włożyć pracy. I ja w tym momencie nabrałem niesamowitego respektu do ludzi, którzy zajmują się detailingiem, bo zrobienie tych drzwi tutaj nad kola, tutaj i tego właśnie narożnika zajęło mi prawie 1,5 godziny. Powiem wam, że to jest naprawdę czasochłonne i trzeba tego spróbować, żeby wiedzieć, ile po prostu to kosztuje pracy. A jeżeli chodzi o baterię, to zacząłem na 96%, a w tym momencie jest 94%. Sprzęcior spisuje się, powiem wam, rewelacyjnie. I ten model AC300 kosztuje tylko około 2600. Sprawdźcie sobie, te ceny w Europie są zupełnie inne niż tutaj. Podejrzewam, że to będzie jeszcze tańsze. I no, posiadanie takiego sprzętu i możliwość właśnie pracy na dworze w piękną pogodę, no coś po prostu rewelacyjnego. Ja dalej w ogóle nie jestem w stanie pojąć tego, jak ja skończyłem tego pierwszego campervana bez źródła energii tutaj. Jeżeli oglądaliście te filmy, to ja za każdym razem, jak mi się rozładowała bateria do tej wkrętarki czy do tej wyżynarki, musiałem lecieć do domu, podłączyć to tam, czekać, aż się naładuje pół godziny i wracałem tutaj znowu do pracy. Za każdym razem, jak szedłem do domu, musiałem wszystko tutaj poskładać, o i tak w kółko. Dlatego mi po prostu ta budowa zajęła tyle czasu, około tam 45 dni orania, 6 godzin dziennie. To jest na pewno dużo, dużo większy i bardziej wymagający projekt, który mam zamiar skończyć do końca tego roku. Zobaczymy, jak to będzie szło, ale no dzięki firmie Bluetti podejrzewam, że będzie to szło dużo, dużo szybciej. What did you bring? Sopes. Sopes. Ready to eat? Yeah. No i powiedzmy, że 3/4 już jest zrobione. Tu cała kabina zrobiona, to zrobione. Te drzwi wejściowe również. Tam jeszcze na górze w jednym miejscu mam do poprawki, bo no nie dopolerowałem dokładnie i jeszcze widać te rysy. Tutaj to już zrobione i zobaczcie,
Z tej strony te litery już są ledwo, ledwo widoczne. No i tutaj jeszcze mam produkt ten do polerki. Zmyję to i skończę jeszcze to dzisiaj polerować. Jak na 17-letni lakier, to powiem wam, że dosyć dobrze się to wypolerowało. Piękne odbicie, zobaczcie, widać całe moje osiedle. Kurde no, te głębsze rysy jeszcze gdzieniegdzie są widoczne, ale już te malutkie zniknęły. I tutaj, gdzie patrzycie właśnie w tym miejscu, to tu były litery i tych liter już w ogóle nie widać. Tak to się prezentuje teraz z daleka. Jeżeli pójdę w tą stronę, będziecie w stanie może zobaczyć niektóre jeszcze litery. Muszę tam delikatnie poprawić, ale już główna polerka zrobiona z jednej strony. Wypolerowanie jednej strony tego ambulansu zajęło mi 6 godzin, moi drodzy. To jest przeogromny samochód, naprawdę. Widzieliście na ujęciach, jak właśnie polerowałem, jaki on jest wysoki. Ja mam 183 cm wzrostu i zobaczcie, do dachu to tak... Kurde, ledwo, ledwo na palcach muszę stanąć. No przeogromny samochód, kupa roboty, jedna strona skończona i powiem wam, że jestem niesamowicie zadowolony z tego efektu. A jeżeli chodzi o baterię Blue Yeti, zaczęliśmy na 96%. W tym momencie po 6 godzinach ładowania baterii do GoPro, mojego telefonu, powerbanku, używania tej polerki, mamy 86%. Rewelacyjny sprzęt, moi drodzy, cieszę się, że oni mi to właśnie wysłali. Super sprawa, naprawdę wielkie dzięki tutaj dla nich, bo ułatwia mi to niesamowicie pracę nad tym campervanem. Moi drodzy, robi się już późno, ja będę sobie tutaj jeszcze powoli dokańczał to wszystko i poprawiał w kilku miejscach, a wy nie zapomnijcie wejść w link pod filmem na stronę Blue Yeti, wybrać sobie produkt dla siebie, zobaczyć, co mają do zaoferowania, bo ich oferta jest bardzo szeroka, znajdziecie tam coś na każdą kieszeń tak naprawdę. W przyszłym filmie pokażę wam efekty mojej pracy, bo mam jeszcze do spolerowania drugą stronę, potem to wszystko muszę zawoskować, wypolerować jeszcze raz i myślę, że będzie wyglądało dużo lepiej niż na początku, gdy kupiłem ten samochód. I w przyszłym filmie również bierzemy się za rozbiórkę i budowę wnętrza. Także widzimy się w następnym. Trzymajcie się. Cześć!